Bo ja wiem, jacy wy jesteście, nie? Wejdę, się okaże, że ktoś specjalnie zobaczył, że na live będę to oglądał i wyślę znowu knagę, tak jak to kiedyś było. Dobra, to bo będziemy po kolei gadać o tych. To najpierw Szalony Reporter. Ja tutaj się dużo zawiodłem i ja wiem, że teraz oglądasz to, Szalony Reporterze. Nie bierz tego kurwa personalnie, nie? Ja cię dalej lubię. Natomiast uważam, że tutaj... Sorry, ale trochę się skurwiłeś, nie? Ja tak uważam. Ja jestem zawiedziony, nie? Ja jestem zawiedziony, bo gdzieś tam sam apelowałeś, żeby nie wspierać tych, którzy tam będą dawać walk, żeby już apelował, żeby ktoś nie dawał walk Jackowi Murańskiemu. A zobacz, teraz siedzisz chwilę po tym, gdy ogłosili Murana, nie? Chwilę po tym, gdy ogłosili Murana, ogłaszają ciebie. I ty już tutaj nie byłeś oburzony. Ty tutaj mówisz, jak chcą? Jakby dało radę? Niech walczą, nie? Już jakby nie ma tego. I ja się dzisiaj spiąłem z Szalonym Reporterem na Twitterze. Też bym chciał od razu odpowiedzieć na jego argumenty. Ja rzuciłem coś takiego. Szalony Reporter to człowiek wierny zasadom. Krytykował Fame MMA za dawanie walk Muranowi. Apelował, by nikt nie doprowadzał do walk Murana. Dlatego postanowił iść do dokładnie tej federacji, która Murana zatrudniła, by odstraszyć swoją osobą od kupna pay-per-view. Outstanding move. Trochę kurwa jeszcze wierzyłem, nie? Że to jest jakiś niecny plan. Bo uważam, jakby masz swoje lata i byłem przekonany, że kurwa, że pieniądze nie będą na pierwszym miejscu, nie? No bo to ty nawet bardziej niż ja. Zrobiłeś, nie wiem, 6 materiałów, gdzie mówiłeś, że na wielu wywiadach mówiłeś, żeby Murana nie było w federacjach, a teraz poszedłeś do dokładnie tej federacji, która go wsparła i która da mu znacznie większe pieniądze niż daje mu Fame. I o co tutaj kurwa chodzi? I mówię ci, nie bierz tego personalnie, prywatnie dalej się lubimy. Ale kurwa, ja jestem zawiedziony, nie? Ja jestem zawiedziony. Czymś takim. I okej, okay, można sobie wycierać mordę, nie? Że, ja nie wiedziałem. Już odbiłem ten argument. Teraz chyba ty jakiś tam masz kolejny plan. Zaraz przeczytam, bo już nawet zapomniałem, co ty tam odpisałeś. Po tym, jak już pokazałem ten materiał. Tylko się boję, że jakieś penisy wyskoczą. Dobra, to inaczej. Jako masz Szalony Reporter. O. Oj, o Jezu. Już myślałem, że coś. Sylwek ostatnio się bardzo uwziął, choć stałem po jego stronie, ale przypierdala się o wszystko, posuwając się nawet o kłamstwa, o czym kiedy indziej. Mistrz researchu, jeśli obejrzałby choć jeden wywiad ze mną z Gali Hajnik 5, to wiedziałby, że podpisałem wcześniej niż Jaca. Ale niestety... cała ta narracja defensywna upada, bo no niestety oni już wiedzieli, powiem tak, cała branża kurwa wiedziała, że będzie ta walka Muran kontra Najman, nie? Miała już być w grudniu. Już w grudniu miała być. Jacek ma podpisaną walkę w High League'u, będzie się bił właśnie z Najmanem wspomnianym. Już w sierpniu 2022 roku informowaliście, że Jacek ma podpisaną walkę w High League'u, będzie się bił z Najmanem. No to skoro informowaliście o tym w sierpniu, a ty podpisałeś kontrakt 2 miesiące temu, czyli październik, listopad, no to jak kurwa nie wiedziałeś? No chyba wiedziałeś.